Dobrze, nie słychać? Nazywam się Krzysztof Sobczak. Pracuję w GoCom w zespole Gwent Web Services. I to, co chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, to jest przetwarzanie rozproszone z wykorzystaniem komunikacji asynchronicznej w grze online. I tą grą online jest Gwint, czyli wiedźmińska gra karciana. No i tak na początek, żebyście mogli się trochę wczuć w klimat Gwinta, jak to w ogóle wygląda, to chciałbym Wam pokazać krótki trailer. Tak to wygląda w skrócie. Co my w GoGu robimy w ramach Gwinta? Robimy web serwisy, które pokrywają w grze takie rzeczy jak kolekcje kart, które użytkownik zdobywa, zarządza, układa sobie talie, profile graczy, elementy multiplayer. W szczególności chodzi o dobieranie dobrych przeciwników i wyszukiwanie odpowiedniego serwera gry, na którym gracze będą mogli zagrać. Mikrotransakcje, sklep wewnątrz gry, w którym można kupować paczki z kartami. Oraz nagrody i osiągnięcia, które użytkownik otrzymuje za różnego typu aktywności w grze. Jak rozpoczniecie grać w Gwinta, to prawdopodobnie takim jednym z pierwszych ekranów, na które traficie, będzie taki oto searching for a worthy opponent. To znaczy, że w tym momencie próbujemy znaleźć... Próbujemy znaleźć najlepszego przeciwnika, czyli takiego, z którym będziemy mieli 50% szans w idealnym przypadku na wygraną. No i chciałbym teraz tak pokrótce przejść, jak to wygląda po stronie backendu, co się dzieje w tym czasie. Na ogólnym poziomie wygląda tak, że klient robi zapytanie naszej usługi, że chciałby dołączyć do multiplayera i oczekuje, że nasza usługa zwróci mu pewien serwer gry. Jak otrzyma ten serwer, to łączymy się do niego i podłączy się do niego dokładnie jeszcze jedna osoba, a w związku z tym będziemy mieli dwóch graczy, którzy ze sobą grają. I to jest usługa, którą rozwijaliśmy dosyć iteracyjnie. Jak przejdziemy krok po kroku, jak to wyglądało od początku aż do teraz. Więc w pierwszej iteracji było tak, że klient robił to zapytanie o dołączenie do multiplayera, dostawał pewien identyfikator, załóżmy taki identyfikator biletu. Następnie w pętli odpytywał, czy już dla tego identyfikatora jest dla niego dostępny serwer gry. I na każdym takim requestie odpytującym szukaliśmy dla niego przeciwnika oraz jeżeli był przeciwnik, to pewnego serwera gry. No, jak się pewnie w większości domyślacie, to nie jest rozwiązanie zbyt optymalne, ponieważ na każdym requestie wykonujemy dosyć dużo logiki, która może być ciężka i wykonuje to dużo graczy naraz, więc nie jest to optymalne. Natomiast to rozwiązanie było głównie po to, żeby zamodelować główne interfejsy, które mamy w naszej usłudze, czyli sprawdzić, że na pewno w ten sposób prawidłowo działa komunikacja z grą i z serwerem gry i że wszyscy się prawidłowo połączą. W związku z tym w kolejnym kroku postanowiliśmy trochę to zoptymalizować. Ale początek zostaje taki sam, czyli chcemy wejść do multiplayera, dostajemy swój identyfikator i odpytujemy, czy już jest dany serwer gry. Jednak przede wszystkim ten element, który wyszukuje przeciwnika i wyszukuje odpowiedni serwer, został wysunięty do procesu w tle.
które po prostu trzyma tablicę użytkowników, którzy aktualnie oczekują na dobór przeciwnika. No i sprawdzamy, czy wśród nich jest taki, który ma spełnione odpowiednie kryteria. To rozwiązanie działało już zdecydowanie lepiej. Natomiast jest to krok do przodu, ale nadal nie idealne. Głównie z tego powodu, że to rozwiązanie się nie skaluje. Znaczy, jak mamy tą tablicę z użytkownikami, to bardzo ciężko byłoby do niej dodać kilka procesów, które naraz usiłują znajdować przeciwników. I też trafialibyśmy na sporo konfliktów i problemy z aktualizacją tych danych. Nie jest to, powiedzmy, taka klasyczna kolejka. No i drugi potencjalny problem jest taki, że mamy tutaj miks dwóch odpowiedzialności, czyli odpowiedzialności do znalezienia przeciwnika oraz odpowiedzialności dobrania serwera gry. W związku z tym pojawiła się trzecia iteracja. Znowu, cały czas ten interfejs z klientem jest bez zmian. Chcę dołączyć do multiplayera, dostaję swój identyfikator. I w tym momencie od razu, gdy dołącza, dodajemy tego użytkownika na już taką, nazwijmy to, prawdziwą kolejkę i zwracamy mu jego identyfikator. I dalej sytuacja wygląda tak, że mamy procesy, które konsumują wiadomości z tej kolejki i sprawdzają, jeżeli w danym momencie jest odpowiedni przeciwnik, to meczujemy takich graczy. Jeżeli nie, no to zwracamy wiadomość na kolejkę z jakimś tam czasem opóźnienia, po którym powinniśmy ponowić. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem kolejna osoba, która wejdzie, jak będzie zdjęty z kolejki, zmeczuje się z tą poprzednią osobą, która nikogo nie miała. No i następnie jest przydzielany serwer i zwracany do usługi frontowej. To jest taki bardzo ważny aspekt, że przy sprawdzaniu statusu doszedł taki dopisek long request. Chodzi o to, że postanowiliśmy wydłużyć ten czas, kiedy odpytujemy o serwer gry. Czyli zamiast odpytywać, powiedzmy, co 2-3 sekundy, jest długi request, 10-15 sekundowy, taki long calling. I w trakcie tego requestu może się skończyć po sekundzie, po 10, ale kończy się wtedy, kiedy jest przeciwnik. No, jeżeli nie ma, no to faktycznie się skończył w tych 15 sekundach, będzie ponowiony, ale znowu będzie długi. I również tak naprawdę takim długim requestem obecnie jest request dołączania do multiplayera, więc tak naprawdę od razu w chwili, gdy próbujemy wejść, możemy już dostać przeciwnika. Co nie zawsze jest pożądane właściwie. Czasami chcemy, żeby użytkownik chwilę dłużej poczekał, bo chcemy, żeby ten jego przeciwnik był jak najlepszy. Jeżeli w tym momencie nie ma aż tak dobrych osób dla niego, aż tak odpowiednich, to lepiej zaczekać kolejnych parę sekund. Wspomniałem o tym, że robimy usługi dla Gwinta. Na myśli chodzi o konkretnie mikroserwisy. I matchmaking jest jednym z takich mikroserwisów. Jednak w praktyce to, co jest na tym schemacie, jest realizowane przez trzy mikroserwisy, które są w ramach matchmakingu. I wygląda to tak. Ten request, który przychodzi, trafia na serwis frontowy, który przekazuje to żądanie na kolejkę. Z tej kolejki bilet jest pobierany przez serwis, który zajmuje się tylko i wyłącznie maczowaniem użytkowników. Następnie gotowe pary są przekazywane na kolejną kolejkę i z tej kolejki pobieramy znowu wiadomości do usługi, która przydziela serwery i ostateczne odpowiedzi wracają również kolejką do usługi frontowej. W tym przypadku usługa frontowa jest napisana w Go, ponieważ tak naprawdę jej główną odpowiedzialnością jest podtrzymywanie połączenia z użytkownikiem i zbieranie tych wiadomości z kolejek. To co daje to rozwiązanie, to jest to, że możemy każdy z tych komponentów skalować niezależnie i mamy wyraźnie rozdzielone odpowiedzialności. I teraz, jak już dostaliśmy przeciwnika, dostaliśmy serwer, zagraliśmy, to przejdziemy przez pełną potyczkę i
zazwyczaj ten ekran, ten ciąg zdarzeń zakończy się takim ekranem, tak, czyli zwycięstwo, są jakieś rezultaty gry. I po zakończonej grze dostajemy jakieś nagrody, jakiś progres. Tutaj widzimy, mamy level, który się zwiększa, nasze doświadczenie. Jest good game, czyli znaczy, że ktoś uznał, że fajnie graliśmy, więc należy nam się taki dodatkowy badge do tej gry. I za każde z tych zdarzeń możemy dostać z jakimś prawdopodobieństwem pewne rewardy. W tym przypadku widzimy wirtualną walutę. No i teraz z punktu widzenia gry dzieje się strasznie dużo na tym ekranie. Tak naprawdę za te rzeczy są odpowiedzialne bardzo różne mikrousługi, o których gra niekoniecznie musi nawet wiedzieć, co to są za usługi. W związku z tym pytanie, jak to można obsłużyć? Gdyby pójść w taki model synchroniczny, synchronicznej komunikacji, to mogłoby to wyglądać tak, że serwer zgłasza koniec rozgrywki do naszej usługi, informując nas, kto wygrał, jak przebiegał mecz. I musielibyśmy wtedy z tej jednej usługi wykonać kolejne zapytanie do następnej usługi, które na przykład poprosiłoby o zaktualizowanie progresu lub też o przydzielenie konkretnych nagród, być może jeszcze jakieś przeliczenie statystyk. No, mamy jeden dosyć spory request, który to wszystko robi. Teoretycznie mogłoby to tak działać, natomiast są pewne problemy. Na przykład, co jeżeli jedna z tych usług padnie? W tej sytuacji serwer kończy rozgrywkę, ale okazuje się, że nie jesteśmy w stanie zaktualizować poziomu użytkownika, co mu się zdecydowanie należy. No i co więcej, może się okazać, że tak naprawdę, ponieważ nie zaktualizowaliśmy poziomu, no to też nie wiadomo, czy możemy przydzielić nagrody, no bo może te nagrody wynikają właśnie z tego, że ktoś zdobył akurat level 6 czy 7. I no też ciężko się podnieść w takiej sytuacji, bo możemy próbować ponawiać takie zapytania, natomiast być może ta usługa nie działa przez akurat 5 minut, więc nawet jak ponowimy 3 razy, no to nadal nie uratujemy się. No i tak jak wspomniałem, ten request całościowo do usługi pierwszej jest dosyć ciężki, więc przy dużej ilości kończonych gier na sekundę prawdopodobnie ta usługa sobie by nie poradziła. W związku z tym postanowiliśmy zrobić to inaczej i wprowadzić taki model asynchronicznej komunikacji. Na ogólnym poziomie wygląda to tak, że wykonywany jest request HTTP-owy do jakiejś usługi i ta usługa generuje event, że coś się stało. Ten event jest odczytywany przez kolejne usługi i każda z nich przetwarza to zdarzenie według swojej logiki i ewentualnie, jeżeli potrzebuje zwrócić bezpośrednie informacje do użytkownika, no to wysyła mu powiadomienie. No jak wrócimy do przykładu zakończenia rozgrywki, to wygląda to tak, że serwer zgłasza zakończenie gry. Tworzymy zdarzenie, że gra została zakończona i kolejne usługi, czy to odpowiedzialne za aktualizację progresu użytkownika, czy odpowiedzialne za dostarczenie nagród, wykonują swoją pracę. I następnie zwracają te wiadomości z powrotem do użytkownika poprzez powiadomienia, które są wysyłane poprzez połączenie WebSocketowe. W związku z tym wychodzi na to, że sama ta część wysyłania powiadomienia zwrotnego do użytkownika jest bardzo istotna. No i będąc na tym ekranie, już wiemy, że gra się spodziewa, że dostanie jakąś serię powiadomień, więc moglibyśmy sobie zadać pytanie, na które powiadomienia czekać. Rzecz jest w tym, że część powiadomień możemy znać z góry. Wiemy, że
zawsze użytkownik ma jakiś progres, zawsze musi zmienić doświadczenie, zawsze ma szansę na zmianę poziomu. Natomiast są rzeczy, których nie bardzo możemy przewidzieć, czyli na przykład to, jakie dostanie nagrody, czy dostanie, bo czasami tą nagrodą będzie karta, czasami tą nagrodą będzie waluta, za to są odpowiedzialne zupełnie inne usługi. W związku z tym postanowiliśmy zrobić to w ten sposób, że wprowadziliśmy taki, nazwijmy to, łańcuch powiadomień. To znaczy, że ustalamy z klientem gry, że zawsze musi czekać na 3 główne powiadomienia. Natomiast każde z tych powiadomień może zawierać w sobie obietnicę, że przyjdzie kolejne powiadomienie jakiegoś określonego typu. W związku z tym oczekujemy na obietnicę nagród i te nagrody, które przychodzą, mówią, że przyjdą jeszcze waluty, przyjdą karty w takiej ilości i klient wie, że czeka na powiadomienia z konkretnymi tagami, z jakimś konkretnym kontekstem. Klient nie ma pojęcia, z jakiej to idzie usługi, ale wie, jaka jest struktura tych powiadomień. W związku z tym jest w stanie poczekać na nie, zebrać się i wyświetlić odpowiednie informacje do użytkownika. I może to też robić ewentualnie asynchronicznie, pokazując w zależności od kolejności otrzymania wiadomości, albo najpierw postęp na progresie doświadczenia, albo pokazując good game, albo pokazując częściowe nagrody. Ten łańcuch możemy sobie powiększać, bo tak naprawdę jeżeli przyjdzie jedna obietnica, to obiecuje jakieś powiadomienie, które znowu może zawierać jakąś obietnicę i w ten sposób możemy elastycznie zbierać więcej powiadomień. Natomiast w praktyce staramy się, żeby to było jak najbardziej płaskie, bo im większy ten łańcuch, tym trudniej zadbać o to, że nic po drodze się nie stanie. W związku z tym jak na razie utrzymujemy się na jednym poziomie, nie zagnieżdżamy tego bardziej. I pojawia się tutaj też taki aspekt, że ktoś mógłby powiedzieć, że w związku z tym wszystko jest zależne od systemu powiadomień. Jeżeli ten socket nie działa, no to właściwie nic nie działa. I w związku z tym zdecydowaliśmy się trzymać kopię naszych powiadomień w stałym miejscu, po prostu w bazie danych. Jest API normalne HTTP-owe, które pozwala sprawdzać, czy są jakieś powiadomienia, które nie zostały jeszcze dostarczone użytkownikowi. Można je skonsumować, oznacza, że już nie powinny być dostarczane. I jest to dla nas mechanizm zastępczy dla tej usługi socketowej. Czyli jeżeli z jakiegoś powodu gra w określonym czasie nie otrzyma powiadomień, no to spróbuję zrobić request normalny HTTP-owy, który jest niezależny i z dużym prawdopodobieństwem ten request zadziała. Natomiast jeżeli użytkownik w ogóle wyjdzie i nie odbierze swoich nagród, no to po prostu przy kolejnym logowaniu sprawdzimy, czy są jakieś zdarzenia, których jeszcze nie odebrał i te wiadomości zbiorczo odbierze. No to teraz jakie w takim razie technologie za tym stoją? Mamy Golanga, jak wspomniałem, przewija się on w usłudze matchmakingu, głównie jako usługa frontowa. I również Golang jest naszym serwerem do przekazywania powiadomień. Wszystkie pozostałe mikroserwisy serwują API za pomocą oparte o Symfony. No i dalej przewija się Sphinx, MySQL, Redis, Rabbit, jeszcze parę innych usług. Celowo na koniec zostawiłem KHVM. Przez pewien czas korzystaliśmy z niego produkcyjnie, natomiast postanowiliśmy z niego zrezygnować. Głównie dlatego, że mimo, że wydajnościowo było ok, trafiliśmy na problemy z rozgrzewaniem cache'a HHVM-a. Głównie chodzi o rozgrzewanie cache'a bezpośrednio po deploymencie. Próbowaliśmy robić to w ten sposób, żeby robić kilkanaście sztucznych requestów, które by po prostu napełniły ten cache. Natomiast okazało się, że to i tak nie wystarczało, bo tak naprawdę
Było dużo endpointów, których nie byliśmy w stanie zwarmapować, bo wymagały konkretnych credentiali czy jakichś innych kontekstów. No i okazało się, że takie narzędzie, które by ten warmap zrobiło prawidłowo, byłoby bardzo czasochłonne i ciężkie dla nas w utrzymaniu. W związku z tym przyszliśmy na PHP 7 i no po prostu jest ok, tak? Nie ma tego typu problemów jak na razie i wydajnościowo jest porównywalny. System kolejkowy, na który się zdecydowaliśmy, to RabbitMQ. Dlaczego Rabbit? Głównie dlatego, że zapewnia nam trwałość wiadomości, daje możliwość potwierdzania zarówno produkcji, jak i konsumpcji wiadomości, jest skalowalny i wystarczająco wydajny. Tak naprawdę no, najbardziej kluczowe są dwa pierwsze aspekty, no bo zależy nam na tym, żeby nie stracić żadnej wiadomości, żeby była jak największa gwarancja, że zawsze jak użytkownik zagra tę grę, to te wszystkie nagrody na pewno dostanie i to się nigdzie nie zagubi gdzieś tam pomiędzy usługami. Natomiast oczywiście musi być skalowany, no bo mierzymy się z dużą ilością graczy. Są rozwiązania bardziej wydajne niż Rabbit, no ale coś kosztem czegoś. Korzystając z Rabbita w PHP, musieliśmy zdecydować się na jakąś bibliotekę i zaczęliśmy od PHP AMQLib, biblioteka, która implementuje protokół AMQP. Być może część z was kojarzy, jest taki znany bundle dostępny od SoundRabbitMQ bundle. On pod spodem korzysta z tej biblioteki. No i z tej biblioteki też korzystaliśmy na początku, jednak napotkaliśmy trochę problemów. Głównie te problemy pojawiały się wtedy, kiedy były jakieś problemy sieciowe z Rabbitem, pamięciowe, jak coś faktycznie z klasem Rabbita szło nie po naszej myśli. No i tu okazało się, że nie byliśmy w stanie zagwarantować, że na pewno wyprodukujemy wiadomość, która dojdzie do Rabbita. Czasami ona potrafiła utknąć w lokalnym buforze pamięci. I druga sprawa, że zdarzały się sytuacje takie, że timeouty, które konfigurowaliśmy, też nie działały zgodnie z oczekiwanym przeznaczeniem. W związku z tym na przykład przy problemach sieciowych producent blokował cały proces, bo zbyt długo czekał. Zastanawialiśmy się nad tym, czy jesteśmy w stanie poprawić tę bibliotekę. Były takie próby, natomiast ostatecznie zdecydowaliśmy się, że sięgniemy po coś innego. Nazwa bardzo podobna, PHP AMQP. To jest drobna różnica, że to jest interfejs PHP-owy do rozszerzenia, które jest instalowane natywnie na maszynie. No i tutaj po prostu dostaliśmy dodatkowe możliwości konfiguracji, dedykowane metody do potwierdzenia wiadomości, które faktycznie sprawdziliśmy, że działają. W związku z tym w tym przypadku te problemy po prostu zniknęły. I jak na razie na większe nie natrafiliśmy. Natomiast minus jest oczywiście taki, że był tutaj wymagany narzut na to, żeby napisać cały ten bundle dookoła biblioteki, więc trochę poświęconego czasu. Tak, wspomniałem o tym, że potwierdzanie jest dla nas bardzo istotne, natomiast siłą rzeczy potwierdzanie wpływa znacząco na wydajność. Zrobiliśmy taki test na klastrze Rabbita złożonym z trzech nodów. Klient, który komunikował się z klastrem, był w tej samej sieci, tak żeby wykluczyć, że to są jakieś aspekty sieciowe. I bez potwierdzania uzyskaliśmy 11 tysięcy wiadomości na sekundę publikowanych. Natomiast z potwierdzaniem okazało się, że ta ilość spadła do 750 na sekundę, więc praktycznie rząd wielkości. Na pewno ten narzut musi być duży, natomiast niekoniecznie jest powiedziane, że aż tak jak tutaj wyszło. Tak naprawdę
mogą być różne aspekty. Być może to jest kwestia konfiguracji klastra, jakiejś replikacji tej wiadomości na innych nodach. To jest temat, który tak naprawdę jeszcze badamy, jak bardzo można poprawić. Czy i tak ta wydajność jest jak na razie wystarczająca. Natomiast warto sobie zdawać sprawę, że to nie jest tak, że włączamy potwierdzanie i nic innego się nie zmieniło. Tak, ważny aspekt też w kontekście zarządzania tymi wiadomościami to jest możliwość duplikacji. Istnieje taki przykładowy case, że produkujemy wiadomość do Rabbita i oczekujemy na potwierdzenie, to może się okazać, że w trakcie, gdy dostajemy to potwierdzenie z powrotem, to akurat nagle teraz wystąpi problem sieciowy, więc producent uzna, aha, nie dostałem wiadomości, no to wysyłam jeszcze raz, więc wyślemy dwa razy tę samą wiadomość. No i znowu chcieliśmy tego uniknąć, a właściwie bardziej się zabezpieczyć. W związku z tym zrobiliśmy taki flow, że w każdym konsumerze na samym początku, jak zabieramy się za przetwarzanie wiadomości, to najpierw sprawdzamy, czy ta wiadomość została już przetworzona. Jeżeli tak, no to robimy acknowledge, czyli dajemy zrozumienia, że już ta wiadomość jest przetworzona i spada z kolejki. Następnie zakładamy takiego krótkiego locka. Ten lock jest na Redisie. To jest lock tylko na czas przetwarzania. Czyli w razie, gdyby coś w trakcie przetwarzania się stało, no to żeby jednak inny proces też nie zaczął tą wiadomością się zajmować. Jeżeli ten lock już był, no to wracamy wiadomość z powrotem na kolejkę i konsumer spróbuje następnym razem się nią zająć. Jak wszystko poszło OK, to oznaczamy, że wiadomość została przetworzona i ją potwierdzamy. Tu mogłoby się wydawać, że uzależniamy się z kolei od Redisa. Natomiast w praktyce jest tak, że jeśli coś się dzieje z Redisem, to po prostu te wcześniejsze boksy się nie wykonują. W związku z tym otrzymujemy taki sam flow, jaki by był, gdybyśmy nie robili żadnych modyfikacji. Więc żeby doszło do duplikacji wiadomości, no to musiałby być równocześnie jakiś problem sieciowy z Rabbitem i z Redisem. Czyli jak jeszcze bardziej minimalizujemy to prawdopodobieństwo. I dalej, jak już zajmujemy się przetwarzaniem wiadomości, to zawsze będzie tak, że któreś wiadomości nie dadzą się przetworzyć, bo trafimy na jakieś problemy. W związku z tym postanowiliśmy zrobić cztery kolejki na każdą wiadomość. Czyli jest kolejka główna, gdzie wpadają wiadomości, które spodziewamy się, że będą działać, tak, że wszystko będzie OK. No i zazwyczaj wszystkie wiadomości na tej kolejce się kończą i wszystko jest dobrze. Natomiast jeżeli coś pójdzie nie tak, to taka wiadomość wpada na kolejkę delay, czyli będzie odroczona o powiedzmy 5 sekund. To jest kolejka, którą można przy pomocy natywnych mechanizmów Rabbita skonfigurować. Po tych 5 sekundach taka wiadomość trafia na kolejkę retry i na tej kolejce jest konsumer, który ma dokładnie tę samą logikę, co na kolejce main. Próbuje znowu przetworzyć tę wiadomość. Jeżeli znowu się nie uda, no to podbija licznik ponowień, wraca wiadomość na znowu delay. No i ten czas odraczania wiadomości stopniowo rośnie, czyli jest 5 sekund, 30 minuta, 5 minut, godzina i tak dalej. W związku z tym mamy szansę, że jeżeli na przykład leżała baza danych albo jakaś zewnętrzna usługa, no to ona się podniesie za jakiś czas i w końcu nam się uda przetworzyć tę wiadomość prawidłowo, więc nie będziemy musieli ręcznie tam zaglądać. No i rzadko się dzieje, że coś nie działa przez godzinę, no ale może się zdarzyć. W związku z tym jest ostateczna kolejka deleterowa. I tu już nie ma żadnego automatycznego konsumera, po prostu zakładamy, że jak coś tu wpadło, no to naprawdę jest tragicznie. Więc pewnie trzeba się tym zająć ręcznie. No i ewentualnie też wiadomości mogą tam trafić, jeżeli po prostu był problem z ich deserializacją. No i te wszystkie kolejki działają w modelu mikroserwisowym. W związku z tym można sobie wyobrazić to w ten sposób, że mamy jakiś tam klaster Rabbita, są nasze usługi i one wszystkie się w tym klastrze komunikują, wymieniają wydarzenia. Natomiast to znowu ma takie rozwiązanie pewien minus,
bo jeżeli coś się stanie z tym jednym klastrem, no to się okazuje, że właściwie znowu wszystkie te usługi mają problem i nie mogą w pełni działać. A być może ten problem wynika tylko z tego, że usługa 2 tak bardzo zaspamowała Rabbita, że no, ten klaster został ubity. No i cierpią na tym usługa 1 i 3. Dlatego postanowiliśmy rozdzielić ten klaster tak, żeby każda usługa miała tak naprawdę swój klaster Rabbita i każda usługa oferuje na swoim klastrze, natomiast poszczególne klastry są tak skonfigurowane, żeby mogły wymieniać wiadomości pomiędzy sobą. Natomiast jeżeli jeden z nich padnie, no to inne usługi na tym nie ucierpią. I teraz można to skonfigurować bardzo prosto. Jest taki plugin do Rabbita. Jest oficjalne rozszerzenie o nazwie Federation, który właśnie pozwala na to, żeby skonfigurować takie linki pomiędzy klastrami Rabbita, a nawet nie tylko klastrami, ale też bichostami. Czyli możemy mieć jakiś jeden deweloperski klaster i na nim przetestować, czy to wszystko się dobrze spina tylko na poziomie bichostów. Żeby to działało, wymaga, żebyśmy mieli taką samą nazwę exchange'a lokalnego i zdalnego. Mapowanie robimy przy pomocy wyrażeń regularnych. Możemy sobie określić jakiś namespace, z którego chcemy zbierać wiadomości do siebie. I co jest też fajne, Federation automatycznie próbuje odbudowywać powiązania, jeżeli coś by się stało z naszym klastrem. Jakby nie wiem, ktoś z jakiegoś powodu usunął te powiązania, no to da się je automatycznie odtworzyć. No i można to wszystko skonfigurować przez panel Rabbita, albo ten panel administracyjny Rabbita, albo poprzez API. Naprawdę można zrobić bardzo szybko. No to teraz pytanie, jak to wszystko testujemy. Jest dużo wiadomości, kolejek, różnych relacji, powiadomień i tak dalej. Jak się za to zabieramy? W środowisku deweloperskim, jak nam się przewijają te wszystkie różne technologie, no to staramy się zadbać, żeby jednak dało się je chociaż trochę przetestować, zanim trafią na jakieś pierwsze serwery. Wykorzystujemy do tego Dockera. Nie jest prezentacja Dockera, więc nie będę się jakoś rozwodzić. Natomiast no powiem tylko tyle, że faktycznie bardzo efektywnie udaje nam się dużo procesów takich funkcjonalnych sprawdzić. Chociażby te wszystkie flow z 4 kolejkami na Rabbicie, to co się dzieje w ramach naszych bibliotek, tutaj Docker bardzo dobrze daje radę i tak samo jest używane w naszym CI. Dalej mamy testy integracyjne. Mamy kilka środowisk testowych, zupełnie odizolowanych. No i na każdym z nich możemy sprawdzić, jak nasze usługi wzajemnie się ze sobą integrują. Wykonujemy testy API poprzez klienta HTTP. To jest klient zupełnie niezależny od tego naszego kodu backupowego. Wręcz to jest klient pisany przez inny zespół w Pythonie. I po prostu zakładając, że jest pewna dokumentacja, co się powinno dziać, jak w konkretnych scenariuszach powinny się usługi zachowywać, no to ten klient to weryfikuje. W związku z tym po każdym deploymencie na środowisko testowe mamy szybką informację, czy coś nagle przestało działać, czy nie, no bo ten klient cały czas non-stop odpytuje, niezależnie od tego, czy robimy zmiany, czy ich nie robimy. No jest też klient powiadomień i znowu jest to niezależny klient, który nasłuchuje sobie, co tam za powiadomienia wpadają. Jest trochę powiązany z HTTP klientem, w tym sensie, że gdy HTTP klient wywoła jakieś zdarzenia, typu sztuczne zakończenie gry, no to ten klient powiadomień jest w stanie zweryfikować, czy te powiadomienia faktycznie doszły i czy doszły takie, jak się spodziewamy. W związku z tym na bieżąco patrzymy, czy ten flow działa. No i można sobie zadać pytanie, czy to wystarczy, czy naprawdę
mając te testy na Dockerze, mając te testy integracyjne, kilka środowisk i tak dalej, to czy na pewno to wszystko będzie działać, jak puścimy na produkcję? I czy na produkcji na pewno działa prawidłowo? Stwierdziliśmy, że nie. W związku z tym wprowadziliśmy jeszcze testy symulacyjne. I w ramach tych testów symulacyjnych mamy boty z UI-em. Czyli jest to normalny klient gry, taki jak ma końcowy użytkownik, który jest tak skonfigurowany, że potrafi realizować pewne scenariusze bez osoby, która siedzi i klika. Robi to automatycznie. Nie można ich uruchomić za dużo, no bo wiadomo, no trzeba mieć sprzęt, który ma odpowiednią kartę graficzną, procesor, trochę pamięci, żeby to wszystko udźwignąć, no bo to jednak prawdziwy klient gry. Natomiast dobrze weryfikuje to, co się dzieje, jeżeli dostanie jakieś dziwne odpowiedzi, których nie rozumie, no to raportuje nam takie błędy. No i mamy też boty bez UI. Właśnie ze względu na to, że ten UI jest ciężki sprzętowo. To jest naprawdę bot analogiczny do tego normalnego, tylko z wyciętym UI-em. Cała reszta zostaje bez zmian. I zaletą takiego bota jest to, że możemy ich uruchomić naprawdę bardzo dużo i skonfigurować je tak, żeby ze sobą grały. Przez bardzo dużo mam na myśli 10-30 tysięcy i te boty mogą sobie tak grać przez godzinę, cały dzień, robiąc nam de facto testy obciążeniowe, bo dzieje się tam bardzo dużo różnych takich race condition, gdzie naprawdę ciężko to zasymulować innymi testami. No i ponownie one starają się raportować sytuacje nieprzewidziane. No i jak jeszcze może wyglądać sam monitoring tego, co się dzieje na produkcji? Sprawdzamy wypełnianie kolejek wiadomości. De facto, jeżeli rośnie liczba albo nie maleje, to znaczy, że coś jest nie tak, bo być może jakiś konsumer nie działa albo po prostu nie wyrabia. Sprawdzamy, kiedy ostatnio została przetworzona wiadomość. Metryki serwerowe, czyli standardowo procesor, pamięć, zużycie dysku i tak dalej. Bardzo ważne są również metryki biznesowe, czyli no jeżeli wiemy, że kończymy 500 gier na sekundę i nagle z jakiegoś powodu ta liczba spada do 100, no to ewidentnie coś się stało, niezależnie od tego, czy wszystkie inne nasze czeki działają, czy nie. Po prostu jest coś, o czym nie wiemy, bo z punktu widzenia biznesowego coś się wydarzyło. Takich czeków też mamy sporo. Tak, no i poza tym są boty, które działają ze sobą na produkcji. Działają w taki sposób, żeby normalni gracze nie mieli szans na nie trafić. To są boty, które grają tylko ze sobą. W związku z tym weryfikują, czy usługi działają prawidłowo, a równocześnie nie wpływają na doświadczenia innych graczy. No i tak, mniej więcej tak to z grubsza wygląda strony backendowej w Gwincie. Generalnie jest sporo wyzwań takich z zakresu skalowalności i jakichś tam ciekawych podejść. Natomiast myślę, że warto dodać, że w najbliższym czasie też poza Gwintem będziemy pracować nad backendami do Cyberpunka, więc tutaj też będziemy potrzebowali dodatkowych chętnych do pomocy. No ale no to tak. Więc czas na pytania od Was. Powiem, że mam zaproszenie na betę Gwinta, która obecnie trwa, więc zachęcam. A jak wygląda skalowalność tych serwerów? Co masz na myśli? W tym momencie, ile posiada się tak naprawdę serwerów na obecną betę? Jak to wygląda technicznie teraz na produkcji, przy tych testach?
Całkowitej ilości myślę, że nie mogę zdradzić, natomiast przykładowa jedna mikrousługa jest obsługiwana przez kilka serwerów webowych i wszystkie serwery cache'owe, bazodanowe i tak dalej są przynajmniej zduplikowane. W jakiej platformie, czyli tutaj pytam o system operacyjny plus ewentualnie używane biblioteki, wchodzą te boty z UI? Na C-Sharpie. Na C-Sharpie, ale to jest, okej, okay, to jest Windows. Tak, C-Sharp w mono. I to właściwie wystarczy. Znaczy gra jest w C-Sharpie, to jest gra na... To nie jest gra przeglądarkowa, jest gra na desktopy i konsole. Obecnie Windows i Xbox One. No czyli to jest tak jakby biblioteką do samego klienta gry. Tak jest. To jest tak jakby identyczny klient, który umie sam bez... Jak gry wojenne. Liczba graczy zero. Tak jest. Ja mam pytanie, bo tam macie wiele systemów, znaczy mikroserwisów, przez które przechodzi komunikat i pewnie nadajecie tym komunikatom jakieś unikalne ID i potem agregujecie logi w jakimś jednym miejscu. I jeżeli coś się wywali, to właśnie jak szukacie, czy jak ten komunikat przebiegał i skąd to wiecie? Tak, zgadza się, że przydzielamy unikalne ID do wiadomości, natomiast często jest tak, że wiadomość się gdzieś kończy i ona generuje nową, która już ma nowy identyfikator, głównie sprawdzany pod kątem tych tam duplikatów czy coś. W związku z tym mamy w każdej wiadomości coś takiego jak kontekst. I tak naprawdę per konkretna wiadomość weryfikujemy, śledzimy ścieżkę. Na przykład wiemy, że gra, która się kończy, ma konkretny identyfikator. W związku z tym wszystkie wiadomości związane z finishem tej gry, takie jak aktualizacja twojego poziomu, doświadczenia, nagrody i tak dalej. Wszystkie mają kontekst tej gry. Więc jak wyszukasz po tej grze, no to od razu wiesz ze wszystkich usług, co gdzie się wydarzyło. I gdzie to wszystko pojedzie, czy jakiegoś Elasticsearcha? Tak, stack Elasticsearch z Kibana. Znaczy pokazywałeś przypadek, gdzie te eventy są kodowane do różnych mikroserwisów, które różne rzeczy tam, te expa, jakieś wordy, no ale domyślam się, że te mikroserwisy też muszą ze sobą komunikować. Tak jest. To ten sposób tego nie ująłem, jestem ciekawy na przykład między innymi po prostu te delayowane kolejki, żeby zsynchronizować proces przetwarzania tych poszczególnych serwisów, tak? Chociażby zaliczenia ekspanowego versus pobranie jakichś właśnie pytania rewardów, tak? Znaczy tak, kolejki delayowe są używane praktycznie tylko do uratowania się z sytuacji, gdy coś poszło nie tak. Natomiast usługi pomiędzy sobą są powiązane na poziomie swoich rabbitów, to co pokazywałem z użyciem Federation. I za każdym, tak naprawdę, jeżeli jedna usługa odbiera wiadomość o tym, że zakończyła się gra, to ona coś z tym zrobi, na przykład stwierdzi, że zmienił się twój poziom, i wygeneruje w tym momencie nowe wydarzenie, zmienił się poziom i wszystkie usługi, które są zainteresowane tym wydarzeniem, będą podpięte do rabbita, żeby słuchać, czy komuś się zmienił poziom i znowu wykonają swoją logikę i ewentualnie znowu wygenerują jakiś event. No tak, ale to też może tak na ten event, że zmienił się poziom, tak? A pierwszy event, który pokazał się, że zakończyła się gra, tak? I w tym momencie po kolei te serwisy zaczynają odpowiadać. A, rozumiem, że chodzi ci o... Okej, powrót powiadomień do klienta, tak? W różnym czasie. To jest tak, że klient wie, na jakie powiadomienia czeka i przy okazji, tak, tu wiem, na co czekam, tu mi przychodzą jakieś powiadomienia. Jeżeli coś przychodzi i pasuje do tego, na co czekam, no to wypełnią sobie ten slot, tak, i wykonują jakąś logikę z tym związaną. Jeżeli na ten moment nie wiem, że czekam na tę wiadomość, bo na przykład, nie wiem, za szybko przyszła nagroda, na którą jeszcze nie dostałem obietnicy, no to sobie czekam na tym stosie i jak zmienią mi się wymagania, na co czekam, to sprawdzę, czy na tym stosie jest coś, z czego mogę skorzystać. W związku z tym w praktyce nie ma znaczenia kolejność, w jakiej to przyjdzie. Tak, to jest kliencie. No i ponieważ
w różnym czasie mogą przychodzić te powiadomienia, no to jest taki całkowity timeout, tak, że klient czeka maksymalnie ileś sekund na to, aż przyjdzie wszystko i po tym czasie, jeżeli coś nie przyjdzie, to odpytuje HTTP-owo. Jeżeli wymieniacie te wiadomości, to one z biegiem czasu mogą się zmieniać, w sensie, że tracą jakby kompatybilność wsteczną, tak? I rozwiązujecie ten problem, że dochodzi nowe pole do wiadomości, albo są usuwane pola. Tak, tu mamy dwie formy wersjonowania. Jest wersjonowanie API i wersjonowanie danych. W związku z tym, rozpoczynając, jak tworzymy zakończenie gry, to zostało stworzone z użyciem konkretnej wersji API. I ta wersja API jest propagowana razem z tą wiadomością do usług, które ją odbierają. I za każdym razem, jak jest tworzona nowa wiadomość na jej podstawie, to znowu jest używana ta sama wersja. W związku z tym w dalszych usługach wiemy, jaką logikę należy wykonać. Na przykład, jaka powinna być struktura powiadomienia, które odsyłamy. I analogicznie dzieje się z wersjonowaniem danych. To znaczy, może się okazać, że po czasie przetworzymy wiadomość, która dotyczyła innej wersji gry, która w ogóle miała inne karty. W związku z tym, mając tą wersję danych, możemy wygenerować te karty w kontekście starej wersji, którą nadal trzymamy. Ja mam takie pytanie, bo powiedziałeś, że może wzrosnąć poziom, czy tam zawsze szyszew wzrasta i wzrost tego poziomu zapisywany powiedzmy w bazie, bo przypuszczam, że przechowujecie w bazie poziom i wiadomość, to są dwie osobne jakby usługi, tak? Znaczy usługa, która jest odpowiedzialna za poziom, zapisuje nowy poziom w swojej bazie danych i równocześnie tworzy wiadomość o tym, że ten poziom się zmienił, którą już mogą odebrać inne usługi. Czyli na przykład, jeżeli jest taka sytuacja, ktoś kończył grę, ale nie czekał na wyświetlenie ekranu jakby podsumowującego, to co się wtedy dzieje? Czy mu wzrasta poziom, czy zamknął przeglądarkę, czy mu się rozłączył? W rzeczywistości wszystko z tyłu się wydarzyło, tylko użytkownik nie odebrał informacji o tym. W związku z tym, jeżeli w ogóle wyłączy grę, włączy ją ponownie, to przy pierwszym logowaniu spróbuję sprawdzić, jakie są powiadomienia, których jeszcze nie odebrał i wszystkie te wiadomienia zobaczę. To już oczywiście nie będzie ekran rozgrywki, znaczy końca rozgrywki, tak jak pokazałem, tylko będą to prawdopodobnie takie zwykłe powiadomienia, które wychodzą z boku ekranu, informując o tym, że coś się zmieniło na koncie użytkownika. Jeszcze mam pytanie, bo te mikroserwisy nie tylko wasz team robi, to jest drugi team, który robi inne mikroserwisy. Jak ustalacie kontrakt między tymi mikroserwisami? Czy jakieś narzędzia używacie dodatkowe do tego, żeby być pewnym, że wysyła się odpowiednio? Czy mam jego? Okej. Głównie pytasz, jakie narzędzie używamy do dokumentowania API, tak? Żeby ustalić, że w tym mikroserwisie wysyłamy te pola, gdzie ta dokumentacja jest, czy jakieś macie super narzędzie, które to agrega. Aktualnie mamy dużą część dokumentacji na Confluence, po prostu spisywaną i utrzymywaną, więc każdy zespół jest odpowiedzialny za to, żeby ta dokumentacja była aktualna, informowała o zmianach w wersji API. Ponadto też częściowo mamy użycie API Blueprint, czyli specyfikacja API w Markdownie. Z tego generujemy automatycznie API, plus podchodzimy trochę do tematu automatycznego testowania za pomocą tego. No i właściwie tyle. Czy wszystkich zadaniach z kolejek tam się odbywa zadania, która po prostu musi przerabiać? W tym momencie, czy ona wam nie upada w kontekście opcji? Nie. W praktyce okazuje się, że jak te zmiany wszystkie, które się dzieją, rozdzielimy na tyle różnych usług, to okazuje się, że żadna baza nie jest aż tak mocno obciążona. To po prostu taki problem dla bazy obecnie się nie pojawia.
Znaczy mówiąc, że atak masz na myśli, że macie ileś baz i poszczególne usługi są na różnych bazach rozłożone. Każda usługa ma swoją dedykowaną bazę danych, zduplikowaną, co są dwie. Gdyby jedna tam przestała wyrabiać, to wtedy się przełączymy na drugą. I tak samo jest z storage'ami typu Redis. Też jest klaster Redisa per każda usługa. Czy między serwisami a bazą danych właśnie używać Redisa? Bo tak już jako szyfrowanie występować, tylko takie zadanie specjalne, które Redisa głównie używamy jako cache'a przed bazą danych, tak samo jak można używać memcache'a, plus są miejsca, gdzie korzystamy ze struktur redisowych, typu hashsety, zbiory. Wtedy to też pełni funkcję cache'a. Natomiast używamy czegoś więcej niż taki zwykły ekwiwalent do storage. Prezentowałeś na slajdzie, że używacie Golanga do serwisu i Redisa, a tam też przesunął się Sphinx. Do czego tego Sphinx? Sphinx jest obecnie używany w usłudze matchującej graczy w matchmakingu. Czyli w Sphinxie trzymamy listę osób, które aktualnie są w kolejce. I Sphinx decyduje o tym. Czyli nie używacie tych algorytmów Sphinxowych, tak? W sensie, jeżeli chodzi o konkretne zapytania, to tak. To dane są wyciągane ze Sphinxa. Część dodatkowych przeliczeń jest jeszcze wykonywana bezpośrednio w PHP-ie. Natomiast główne zapytania odbywają się bezpośrednio na Sphinxie. Mówię, że każda usługa mikrosługa ma swoje badanie. Po prostu czy to ma swoje funkcje, tak? Czyli jeżeli na przykład jest temat poziomu, który ma jest tam usługa, która zarządza tematem, jeżeli jest więcej pan, to jest na poziom. I ona popuszcza sobie event, że okej, skończył nowy poziom. To są usługi, które mogą sobie to zapisać tak swoje. Które na swoje potrzeby, tak? Tak, zgadza się. W praktyce właśnie to powoduje, że część danych jest duplikowana tylko na potrzeby zoptymalizowania pracy innych usług. Natomiast kolejne wydarzenia ewentualnie doprowadzają inne bazy danych do tego, żeby je synchronizować, gdyby jakieś zdarzenie nie dotarło. Wiadomo, że jest zawsze jedna usługa autorytatywna dla danej informacji, typu poziom. Jak inne usługi trzymają kopię, to są zobowiązane do tego, żeby za każdym razem, gdy przyjdzie kolejna wiadomość, to żeby zaktualizować w oparciu o tę wiadomość. Wszystko o MySQL. Tak, tam gdzie nie Sphinx, a Sphinx tylko matchmakingu, to MySQL. Przecież Sphinx MySQL używa. Może. Głównie używa MySQL, ale może Postgres. Tak, no ale to jest to inny silnik, siłą rzeczy. Ja jedno pytanie na koniec. Kiedy Cyberman wychodzi? Jak będzie gotowy. Aczkolwiek, z waszą pomocą na pewno może wyjść szybciej. W związku z tym zapraszamy. Dobra, to jakby będą jeszcze jakieś dodatkowe pytania, no to pewnie przy pizzy albo potem chętnie. Osoby, które zadawały pytania, zapraszam po odbiór zaproszeń na betę.